Leżeć. Ale fajna, kurde, zabawa normalnie, coraz fajniejsza. Hej, 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 witam jak zwykle, niezwykle serdecznie, moi drodzy. Oczekiwania. W kolejnym odcinku zagrajmy w Rage 2, czy Rage 2 z Orentionem, jak wolicie. Hej, jesteśmy. O ile dobrze pamiętam, to jest Arka na Przełęczy Złomiarza. Ładnie. Okej, czyli tutaj chcemy odbić tą arkę z rąk bandytów. Proszę. Pięknie, pięknie. Headshotik przed. Jest jeszcze jakiś kolo. Kurde, nie mogę O, trafiłem. Pięknie. Reload! Reload! Gdzie jesteście? Wydawało mi się, że tam ktoś jeszcze jest. Że tam ktoś jeszcze jest. Ale nie ma. Nie widzę. Pięknie, dawaj felpryci. My się schowamy troszeczkę. Oczywiście mania przeładowywania. Tam jest jakaś laska. Feltryciku chyba nie przyciągnę z takiej odległości, nie, raczej nie. Kurde. Co on tam robi? Albo on. Ukryto przeciwników, powiadasz? A mogę tam rzucić granat? Mogę. Co, eksplodował? Gdzieś do mnie strzelał, nie? Śmiglik. Tam jest, tam jest, tam jest. Spróbujmy taktycznie do tego podejść. Tam jest beczka wybuchowa, nie? Tak. Explosion jest piękny. Ktoś się jeszcze drze. No są tam, są tam. Macie tam. Przesyłka boom. Ale coś nie wyszło z tą przesyłką boom. Pięknie. Ciekawe jak co ja zrobiłem? Apteczkę chyba sobie zapodałem. No dobra. Chciałem zmienić broń, a krzyżakiem się nie zmienia broń, tylko Y-kiem. Ja nie. Grana. Też rzuciłem. O kurde. Ups. Fajnie przerzucił ten pistolet. Nie kill. Kurde, jaki ja jestem cienki w takie no, dynamiczne FPS-y. Aha, czyli koniec, tak? Załatwiliśmy wszystko. Super. Co dalej? Czy to było, nie? A, skrzynia arki. Skupienie. Nie? No jak mam się ustawić? Przed chwilą... O! Dopalacz nanotrytowy plus jeden. Dopalacze nanotrytowe pozwalają na ulepszanie twoich umiejętności nanotrytowych poprzez wzbogacanie ich o atut w menu nanotrytów. Dopalacze można pozyskać ze skrzyń ARK, sklepów i od handlarzy. Informacje masz zero. Handlarzy informacją. Ulepszenie umiejętności nanotrytowych. Dopalacze nanotrytowe wykorzystuje się do ulepszenia umiejętności nanotrytowych. Wejdź do menu nanotrytów, aby nabyć ulepszenia za pomocą dopalaczy nanotrytowych i feltrytów. Skrzynie ARK. Skrzynie ARK zawsze zawierają cenne łupy, wykorzystywane do ulepszania twoich umiejętności nanotrytowych, broni i postaci. Znajduj kolejne skrzynie ARK, aby zdobywać nowe przedmioty do ulepszeń. Ulepszenia umiejętności nanotrytowych i broni można dokonywać w menu. Kurwa. Jak gdyby trzy razy ta sama informacja, tylko trochę inaczej sformułowana. Skrzynie ARK. I znowu to samo, nie? To jest rejestr. Mapa. Chciałem zobaczyć
tylko jedna skrzynia była i 6 pojemników, dobra. Nanotryty chyba, tak? Położenie umiejętności. Wykaz umiejętności strażniczych 008. W okolicy przełęczy złomiarz znajduje się umiejętność roztrzaskanie. Wykaz umiejętności w wielkiej szczelnie wykryto fluktuację grawitacji. A, bo te mam już, że tak powiem, odskok. Szybki, napędzany na uważaj podczas walki, utrudni przeciwnikowi celowanie lub omijać jego atak. No i co z tym odskokiem? 1 na 1. Aha, bo czyli, czekajcie, bo to jest 1 na 3, czyli to są poziomy, podejrzewam. Ja mam pierwszy poziom odskoku i mogłem zrobić drugi. A tutaj mam nieodblokowane. Automatyczna regeneracja komórek częściowo leczy i chroni przed oczami. Regeneruje zdrowie podczas zbierania feltrytu. Skupienie, przester, rąbnięcie. Przytrzymaj lewy bumper i wciśnij A, aby... Aha. Przytrzymaj lewy bumper. A ja mam to... Nie mam tego też odblokowanego. Rozumiem. No dobra, no to co byśmy tu wzięli? Pozwala ci korzystać... Nie, przepraszam. Pozwala ci skoczyć w stronę celu i uwolnić potężną potężne kinetyczne roztrzaskanie, które wyrzuca przeciwnika w powietrze i rozbija pancerze. Przytrzymaj lewy bumper i wciśnij X, aby kontynuować. Ale jak to działa? Mam przytrzymać lewy bumper i wcisnąć X? Nie rozumiem. Nie, no chciałem wrócić do tych. Graviskok. Używaj swojego wzmacniacza graviskoku, aby wyznieść się, że wyżej jesteś powietrzu ci, a czy slot. Aby aktywował. Możesz uratować się przed zgonem, budząc swoje serce do pracy za pomocą elektryczności. Uruchamia się automatycznie, gdy umierasz. No to było w tym. W pierwszej części była ta gry. Była ta defibrylacja. Kurde, jakie trudne słowo. Tworzy barierę energetyczną, która blokuje pociski i eksplozje. Przytrzymaj, wciśnij B, aby rozpęd. No kurczę, najbardziej mnie to roztrzaskanie kręci tutaj. No i co, ale mogę to? Nie mogę? Nie rozumiem. No przełęczy złomiarzy. Znajduje się umiejętność roztrzaskania. Nie kumam. Nie kumam. A, chyba kumam. Rzecz polega na tym, że najpierw muszę sobie znaleźć to w danej lokalizacji, a później za pomocą tych dopalaczy feltrytowych mogę sobie to ulepszyć, nie? No właśnie. Klasa druga zablokowana. Dobra, no i zostałem to w spokoju, może później coś się dowiem na ten temat więcej. Teraz wejdziemy do arki, bo tam pewnie odblokujemy to roztrzaskanie, nie? Poszukam takich skrzyń z różowymi dekielkami, proszę bardzo. Oła, myślałem, że tym się zamyka to okno, a podskoczył nam. Walker nam podskoczył. Zbieramy wszystko, co się da. Tam coś jeszcze jest, nie?
Odskok cię. Zastosowałem odskok. Zbieraj wszystko, komponenty... O, jest druga. Komponenty chemiczne. Druga na 6. Komponent chemiczny. To pewnie komponent wybuchowy. Cudnie. Gdzie może być reszta tych skrzyń? Gdzie może być reszta, kurde, tych skrzyń? Może tam gdzieś za arką. Haha, yeah. Jest dwie nam. Great. Po prostu great. Ile kasy? 200 pewnie, no. Bo zazwyczaj tak jest, nie? Około 250-260. Jeszcze feltrycik. 4 na 6. To jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Zaraz pójdziemy do arki. Najpierw pozbierajmy. A, ma boję do karabinu ma. A może jakbyśmy go przy... Nie, 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 nie bierz tego. Tym się zmienia. Jakbyśmy przeładowali... Nie, i tak mamy max. Jak max, to max, nie? Tam coś jeszcze jest. 4 śmieci. 5 śmieci. To mogę gdzieś wejść? Jeszcze dwie, tak? O! Tam jest, nie? A no jest! Kiedy przejdziemy? O, oczywiście, że przejdziemy. Feltrycik, wiesz. A to co to jest? A, to taki bugi tutaj, kurczę. Niekompletny. No proszę, i tu wlazłem na górkę. Że będzie lepsza widoczność. Co to za dziwny odgłos? Tu nic chyba raczej nie ma. Tu nic chyba raczej nie ma. Warce może? Ale warce raczej nie, nie? Co tam się takiego fioletowego błyszczy? Jakaś flara, nie? Flara, no. Tu nie ma. A tu jest co? Feltry tylko. Albo amo. Feltry. Niebieskie to feltry. No to kurde pojęcia już nie mam, gdzie mogą być dwie skrzynki. Tam za arką byliśmy, były dwie. Okej, jeszcze pozwólcie, że się przez chwilę tu pokręcę. Mogę tu pod... Nie, tym się podskoczyć i do przodu. Ach, pięknie. Tu zajrzyjmy jeszcze. To jest komponent mechaniczny, super. No proszę. Haha, jest, znalazłem cię. 260, nie, 255. Czyli co, jeszcze jedno? Nie, wszystkie, 6 na 6, świetnie. Czyli możemy iść do arki teraz spokojnie. Zobaczymy co tam. Odblokujemy sobie chyba to całe roztrzaskanie. Tak. Odnoszę wrażenie. No nie. Nie? Tutaj się skupię. 416 A. Stan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 416A. Czemu 416? 416 po prostu, ja pierdziel. Proszę. Bardzo proszę. Łapka do środka. Został pomyślnie zainstalowany. Bardzo się cieszę. Umożliwia wykonanie pchnięcia, które uwalnia potężną siłę kinetyczną. Jest ona w stanie zedrzeć pancerz i odrzucać przeciwników oraz przedmioty. Bardzo się cieszę. Przytrzymaj lewy bumper i wciśnij X, aby wykonać pchnięcie i uwolnić potężne kinetyczne roztrzaskanie, które uszkadza pancerze i odrzuca przeciwników oraz przedmioty. Daj poćwiczyć. Za daleko, nie? Co, ładuje się? Czy już się... Powtórz. Oho, great!
dobrze. Dobrze. Użyj roztrzaskania i zniszcz pancerz celu. Którego? A tu jest pancerz celu. Pięknie, jeszcze raz. Haha, to lubię. O, dajcie mi tę strzelbę. Został pomyślnie ukończony. Ale fajne, fajne jest to roztrzaskanie. No i co? Wyłażę z tego, dobra, wyłażę. Dawaj, ciągaj łapę. I co, tylko roztrzaskanie będzie? Lokalizacja ukończona. 122 zł. A, 3 punkty. 3 punkty od doktora Kwazira dostałem, tak? Hej, doktor Kwazir. Arka była pełna niesamowitego sprzętu. Śmiglik. No boję do karabinu. No nie wiem, gdzie ona tak pełna niesamowitego sprzętu. Gdzie... A tu... Infuzja zdrowia. Infuzja zdrowia się przyda, nie? Trzymam, dobra. Infuzja przysteru jeszcze. Kurde, a ci się skąd wzięli tutaj? Czyż już was pozabijałem? Coś nie tak, aha. Ulepszenia. Umiejętności i broń, jakie znajdziesz w warce, mogą zostać ulepszone, aby to zrobić, musisz znajdować dopalacze nanotrytowe i modyfikatory rdzenia broni w skrzyniach ark i sklepach, a następnie użyć ich. No to byliśmy w tym menu. Tak, wiem, ale ci zazdroszczę, więc może zamknij się, co? A teraz przynieś mi kości nowych. Ten ma pancerz, nie? Leżeć. Pociek się rozsypał, skubanie. Użysz ty. Proszę, piston. I też. Kurwa, ile was tu jest? Zaraz mnie zabiją. Infuzja zdrowia, pyk. Musisz schować w warce? Spadaj. Gdzie on jest? Tu jest. Leżeć. Ale fajna, kurde, zabawa normalnie. Coraz fajniejsza. I zaraz mi się naładuje przester, to wam zrobię to, kurde. Chińskie, kurde. Co ja gadam? Jesień średniowiecza. Już wszyscy? Wsiądź. Do tego? Dawaj, Fred. No i dobra, posprzątane chyba, nie? Chyba tak. To co, coś jeszcze tu znajdę? Czyż możemy stąd... Bo tu już chyba oczyszczone, nie? Wejdźmy mapę, please. Tak, i teraz mogę wejść do... projektów. U każdego chyba coś mam, co? Doktora Kwazira. Tu mam 3. Nie rozumiem. No jak? Mam 3 przecież te. Mogę to odblokować? Nie mogę. Może... Poczekajcie, zabij i zniszcz. Wszystkie mam zablokowane. To jest klasa 1. Możesz mieć w sobie o 25% więcej amunicji. Ale dlaczego tak? Być może dopiero jak się z nimi skontaktuję, nie? Dopiero będę mógł ten... użyć tych punktów. Może. Roztrzaskanie. Wydaj feltryt, by odblokować poziom. A.
Odległe roztrzaskanie. Zwiększa odległość, na którą możesz się przenieść przy roztrzaskaniu. O 50%. Czas odnawiania ulega skróceniu z 25 do 20 sekund. Tu mam zablokowane jeszcze. Ale tu mam odblokowane. Rozumiem. Czyli tam, gdzie mam taki wykrzyknik, to tutaj mogę to jeszcze, że tak powiem, do... Nie, na wyższy poziom to podnosić. Odskok sprawia, że wrogom trudniej cię namierzyć. Co to jest? Czas odnawiania ulega skróceniu z 3 do 2 sekund. Czas odnawiania ulega skróceniu z 3 do... A tu. Wykonaj odskok, gdy twoja postać jest ogłuszona, by natychmiast oprzytomnieć. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co wybrać. Osiołkowi w żłobie dano. To mnie kręci. Powiedziałbym, fajna umiejętność. Myślę, że to kupimy. Pyk. Będziemy mogli na większą o 50% odległość. Znaczy z większej odległości podejrzewam, będziemy mogli ich roztrzaskiwać, tak? No dobra. To tyle, nie? To by było na tyle, rzekłbym. Możemy jechać dalej. Zobaczmy, co tam... A, coś tam błyskało jeszcze. Po prostu pudło. No bo jedno karabinu mać. Śmieci plus jeden. Po prostu pudło. Tego bym mógł wziąć, ale nie mam na razie żadnego garażu, nie? Gdzie mógłbym to móc... Gdzie mógłbym to móc? Gdzie mógłbym schować? Nie. Flara. Tym razem niebieska. Dobra, mapę please. Nie. Co to jest? Wieża władzy. Poziom trudności trzeci. Ale to ja to chyba wyeliminowałem, bo już jest ptaszek, nie? Jest jakieś nieodkryte miejsce. Kolejne arki są. Ale dobrze by było coś fabularnie, nie? Zależy mi na tym, na odblokowaniu John Marshall. No to pojedźmy do Marshalla. Kurde, to co ja źle zrobiłem? Pojedźmy do Marshalla, może odblokujemy sobie jakiś garaż, śledź cel. Wtedy będziemy mogli pojazdy tam o inne zbierać sobie. Deathwalker. Dobra, ups. Pojedźmy do Marshalla. O, co to było? Jakiś konwój. Marshalla to tam, nie? Wyeliminuj wieżę władzy? No nie wyeliminowałem? A nie, bo tam było ten, nie? Był... Tak, on wszystko zatknął. Dobra, rozumiem ten komunikat, mniej więcej. Super. Coraz bardziej mi się podoba ta gra. Trochę mi... Co to jest? Trochę mi przypomina tego Mad Maxa, takiego ostatniego. Nie wiem, czy graliście. Ja trochę grałem. Długo wrócę. Co to za pojazdy? Śmieci, komponenty mechaniczne. Co? O, skrzynusia, to lubię. 250 zł. Komponent chemiczny, śmieci. 5 feltrytów. Cudownie. Po prostu cudownie. Jeszcze tu, o. Komponenty, śmieci, naboje, ma. Kurczę, fajna jest ta gra, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, tam na początku gdzieś poczytałem, ludziom nie do końca się podobała, nie? Znaczy nie zbierała jakichś tam laurów, powiedziałbym. O, to i to jest.
A ja jestem... Ja lubię takie lekkie produkcje. Może nie jestem jakimś tam wyśmienitym graczem, ale podoba mi się ten otwarty świat. O, balonik. To już całkiem jak w Mad Maxie. Tam jest jakiś znak zapytania. I to niedaleko bardzo. Nawet na piechotę można by było się tam przejść. Stwórz punkt nawigacyjny. Aha, to zmieniłem teraz, rozumiem. Ale co, autem chyba pojedziemy, nie? Nie będę tam biegał. Na piechotę. Biegał na piechotę. Aktywacja systemów. Coś źle. Tutaj, tak? Nie wiem. To mi się celownik skierował na ten pojazd, ale on jest chyba porzucony, nikogo tam nie ma, nie? Ale dobra, no kurczę, widzicie? No nie wiem już sam. Ale dobra, odkryjmy to chociaż, zobaczmy co to jest. No tak, z jednej strony zależy mi, żeby dojechać tam... Nie, nie! Nie, do tyłu! Weź wjedź, Feniks, wjedź, proszę. No już to chyba nie wjedzie. Co, zabije się? To se dojechałem, co? O Boże, co to za stwór? Zbagował się. I spadł, i zabił się. Nie, żyje. To se dojechałem, kurde. Przerwany traf. Dobra, pojedźmy w takim razie tędy. Oho! Już chyba ciemno się robi, światełka się włączyły. Kurde, to wszędzie się biją, co? Wszędzie walczą. Dobra, niech walczą. Ja chciałem tylko odblokować to miejsce, zobaczyć co to jest. O! Zobaczyć co to jest. I tu są ci, nie? No co jest? Teraz mogę do was strzelać? No jak jest z tym auto-aimem? O, teraz zadziałało. Dobra, zadziałało. Dostał? Dostał, dobra. Okej, ja już mówiłem, że wiecie, z czasem to mi będzie pewnie lepiej. O. Co je? O, jakiś mutant promienny. Zarodnik mutanta. To mam znacznik. Czy jeszcze tego nie odkryłem, nie? Komponent wybuchowy, śmieci, gotówka nam. Coś się tu drze... Aha, tam gdzieś są czerwone znaczniki. Dobra. Tu są. Eksplodował. Pięknie. To będzie chyba zarodnik mutanta, nie? No. Tak też myślałem. Kurde, wszędzie możemy tu pójść tak naprawdę. Gdzie nam się żywnie podoba. Pojazdy. Pewnie mogą nas rozjechać, nie? W jedynce chyba tak było. W Mad Maxie tym też. Czym to odkryć? Zobaczcie co to jest. No. Gaz. Co? Kryjówka bandytów. Wyeliminuj ich wszystkich. Gaz-katras. Gaz-katras. To lubię. Nie, mapę, please. Gaz-katras. Drugi poziom trudności. Kryjówka bandytów. Kryjówki bandytów to wszelkie miejsca, w których siadują oprychy. Zazwyczaj składa się na nie kilka przyjętych siłą chat, zapewniających jako takie schronienie i stanowiącą bazę.
5 pojemników, 1 datapad, 2 skrzynie ARK. Wow. To lubię. No dobra. Okej, moi drodzy, ale tutaj sobie skończymy ten odcinek i w następnym odcinku będziemy łupać tutaj Gaskatras. Próbować odbić, bo już te 2 skrzynie ARK nie kręcą. Może będzie jakaś jeszcze dodatkowa broń. Także cóż, dziękuję wam, że byliście ze mną. Dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję... Kurde, że wam się podobało. Jeszcze załatwmy tego typa. Okej. Jak on to zrobił? Już zginął, a jeszcze do mnie strzela. No i cóż. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.